Cześć. Dzisiejszy cel to Carpenter's Valley. Brama od południowego zachodu została otwarta. Na wyspie mamy 9 przeciwników. Wymagana moc po 300. My mamy po 500, więc spokojnie damy radę. Wyruszajmy w takim razie i zobaczmy, co tam się skrywa. Jest to oczywiście zadanie poboczne, które chciałbym zrealizować, zanim przejdę, powiedzmy sobie, do takich stricte endgame'owych podejść. Więc ten odcineczek jest dla was luźniejszy. No dobra, no to w takim razie cóż, stajemy, zbieramy oczywiście klasycznie surowce, gdzie się tylko da i przy okazji eksplorujemy. Mała wysepka, nic tu ciekawego nie ma. Tam jest właśnie. Niby mało przeciwników, a jednak. Dobra, wezmę ich wszystkich w mieczach. Cały motyw polega na tym, że mając ten amulet, który nas regeneruje i też większy damage dla, jak to się nazywa, dla Swarma, praktycznie nie muszę strzelać, nie wiem czy zauważyliście, ja tylko i wyłącznie kakam tym moim dziadostwem. No zobaczcie, patrzcie, o, bang, 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 no trzeba unikać też niektórych tutaj chmur gazowych, bo to jest dodatkowy damage, którego nie powinienem dostawać na papę. Ale mimo wszystko, jak będę tylko hakał, to każde uderzenie regeneruje mi HP. Więc jestem jakby ustawiony. Dobra, tutaj jest czyściutko. Widzę, że gdzieś tutaj możemy przeskoczyć, więc zrobimy sobie dwa skoki w przestworza. Bierzemy sobie solid wood, twarde drewno. I zobaczymy teraz tą planszę. Tu wygląda ok, jest jakaś dźwignia, ale tutaj dojścia nie ma. Musiałbym najpierw otworzyć te wrota. Chyba, że tutaj gdzieś pokątnie będzie przejście, na przykład tędy. Tutaj nie da się przeskoczyć, więc od góry możemy się tam gdzieś dostać. Tutaj się nie dostanę. Pytanie brzmi, czy robię skok wiary. Jest. Przeskoczyłem na drugą stronę mostu. Tu widzimy też coś jest. Mógłbym taki zrobić mini skoczek. O, w ten sposób. Tutaj zebrać modboxa. Ale szczerze, już na tym etapie to jedyne, co mnie tak naprawdę ratuje, albo co jest tak naprawdę wymogiem dla mnie, żeby tutaj działać, jest Swarmbox. Po prostu Swarmbox, bo to da mi te lepsze jakości broni. Barrel do SMG, to mi się nie przyda. Tutaj jest na przykład mocny wiatr, więc choćbym chciał, to ja się tam nie dostanę. Nie? Pytanie, czy jestem w stanie przeskoczyć tutaj. Mogę zrobić w ten sposób i tutaj zrobić bang bang. No i jestem. Z tamtej strony widzicie skarb. Więc tutaj musimy przeskoczyć, tak? Te pieniądze ze skarbów też już. Na tym etapie to tak naprawdę powinienem iść bezpośrednio do endgame'a. Czekajcie, tam jest jeszcze surowiec. Szybko, szybko, szybko. No właśnie, schował się pod drzewem i to też tak czasami nie widać. Muszę zrobić skok. Słaby skok zrobiłem. Dobra, czyli tutaj nic i jeszcze pod spodem, żeby tu pod spód skoczyć. Muszę chyba od tej strony zrobić skok, byk, podnieść. No i git. Tutaj jest ten lighthouse, z którego nie skorzystam i na dole, choćbym chciał, to nie wejdę. Więc co najwyżej mógłbym zrobić teraz taki myk. Wrócę sobie na stateczek, na mój sterowiec. Podlecę sobie tutaj, bliziutko i zobaczę, co tu jest. Tutaj jest tylko solid wood. Lipa, z drugiej strony jest modbox, trójeczka. Oczywiście wezmę, tu zobaczę, czy tutaj coś jest, ale jak widać nic tu nie... Nie, jest tutaj coś. Spokój, spokój. To wygląda, jakby to było przejście, natomiast nie da się tu przejść, to jest taki clickbait troszkę, żeby móc podejrzeć, to tam się mniej więcej znajduje. Dobra, obróćmy się moim Nidlasem i spróbujmy tutaj przelecieć przez ten obszar. Ale zaryłem. Nie. Właśnie, tutaj są takie niebezpieczeństwa, które mnie wyciągają. Hype, push harder. Push harder, ściąga mnie. Dobra, uwolniłem się, no i widzicie, tutaj nie przejdę. Więc żeby tam się przedostać, to musimy wycofać. To teraz nie obrócę się, nie? Aj. O, w ten sposób i tu muszę przeskoczyć tym mostem w drugą stronę. Stawimy tutaj nasz stateczek. Ale patrzcie, tu jest brama zamknięta. No teraz trendy droga, pewnie naokoło trzeba będzie biegać. Mamy chwilę czasu, nie? Ten odcinek jest, mówię, luźniejszy, więc poświęcamy go tylko i wyłącznie na wykonanie zadania pobocznego. Natomiast w kolejnym
już będziemy cisnęli temat wejścia w obszar samego roju, więc będzie niebezpiecznie, to będą tereny nieznane. Tutaj nam wypadło. Rare Sight. No, czasami wypadają nam dodatki do farmowe, że tak powiem, czyli rojowe wypadają. Tutaj myślę, że użyjemy to i granata pierdyknę. A, zobaczcie, to jest minibosik. To jest takie źródło roju. Minibosik. Dobra, no to w takim razie musimy czekać, aż to się otworzy. Jak teraz. Dobra, zabiliśmy Wombera, czyli coś, co tam generuje dużo tych potworków. No, taki prosty bosik, nie bez żadnego gadania, bez niczego, no i pod tym względem uważam, to jest spoko. Jeszcze mamy możliwość pójścia na północ. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie tutaj przeskoczyć. O właśnie tędy. Tutaj musimy troszkę pobiegać dookoła. Tyryryryry, karuzela nienawiści, kręci się. Tutaj teraz musimy zrobić skok wiary. Zebrać niektóre rzeczy. Widzicie, na południu ominąłem pewne elementy, ale mówię, to mi tak już mi nie zależy. No chyba, że macie inne zdanie, to jeszcze napiszcie, to najwyżej się cofnę po prostu po to, ale jak przy okazji tego nie znajdę, to mi tak szczerze to lata. Zabić, zabić. Jeszcze mi tu wybuchło na twarzy. Tutaj niech oni się porespią, będzie ich więcej, to będzie mi łatwiej zabić. Tutaj też tych ziomeczków weźmiemy. Wszystkich, których się da. Pozbierajmy sobie ich ładnie, kulturalnie. O, i wykończę tutaj zwykłą bombką. Nie ma też co się spinać, nie? W sensie, jak się pojawiają przeciwnicy, to ja na spokojnie podchodzę do tematu. Tutaj możemy otworzyć bramę, ok. Na spokojnie podchodzę do tematu. Nie skupiam się na tym, że oni zaraz przyjdą i tu po prostu zabiją, nie? Tutaj zobaczcie, na przykład rzucę im działko. Tutaj jak wejdę, to ich też zmieli, prawda? A, tylko z tamtej strony muszę się wrócić, bo jak jest to plugastwo całe, to może się z tego pojawić dobry loot, więc lepiej jest mimo wszystko tutaj zawalczyć z tymi typami. No, chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. To coś mi wypadło. Jest coś tutaj. AR magazyn. Magazynek. Dobra, tu kolejna brama jest otwarta. No mógłbym w teorii przebiec się teraz tam na południe, zobaczmy. Prawdopodobnie tam będą tak czy siak przeciwnicy, więc nie oczyszczę wyspy, jak tam nie pójdę. Więc dobrze już, niech wam będzie. I lecę. Podniosę kiece i lecę, tak? Czyli tutaj gdzieś w tym kierunku. Ale zobaczcie, tu nie ma przejścia. Tu jest przejście. Pęk. A, widzicie. Trzeba było to znaleźć. Najczka tak zwana, pyk. No, też nie przeuważyłem. Natomiast w tym kierunku tu spadam. Może tutaj trzeba przejść jakoś dookoła w tym kierunku. O, właśnie, coraz bliżej. Tutaj są ziomeczki. Tutaj daj hotylca i tu wszystkich hotylca skoszę. Dobra, postrzelajmy troszkę. To jest ten plus, że jak zabijam z ręki, to tak naprawdę mi to amunicję regeneruje. Bo cały czas mi amunicja wypada. I tu sobie otworzyliśmy teraz przejście takie dodatkowe, gdzie mogę zebrać na przykład surowce. Postawię tutaj wieżyczkę, niech mi to załatwi tutaj tych dziadów. Pas mnie tutaj troszkę rani, ale jakby się tym nie przejmujemy. Czy tu coś świeci? Bo czasami pod chmurami tego gazu możemy właśnie zauważyć, że jakieś dodatki do broni dostanę, ale tym razem nie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skorzystać z leczenia. Dawno nie korzystałem. I tutaj będziemy mieli modboxa, mogę też go od razu otworzyć. Bo tu ciasno dosyć jest, więc tak skokowo sobie idę. Zobaczmy, czy tu pod krzakiem coś leży, nic nie ma. Barrel do SMG. Ja i tak mam wszystko już na maksa, więc... Więc Lipton. Żeby nie biegać jak głupi, wrócę sobie na statek i po prostu przeskoczę ten temat.
I tak czy siak, nie, tak czy siak muszę po prostu stateczkiem teraz powrunąć. Bo tu otworzyłem bramę. Leć pan! Leć pan, to mnie ściąga. Przodu, o. No i teraz jakbym był tym grubszym statkiem, to nie wiem, powiem wam szczerze, czy bym sobie dał radę. Tutaj muszę szybko wskoczyć, przytankować i mamy bosiątko. Tutaj coś jest, nic nie ma. Dobra, niech se postrzela. To jeden strzał, tylko mogę w niego walnąć. On mi teraz porespi tych parachło. Alright, dawać pieniądze. Nie, nie w tą stronę skoczyłem, samobójcę ze mnie. Tu chciałem przeskoczyć, bo tutaj widzę, że jest skrzynka schowana gdzieś tutaj. O, właśnie, pod drzewkiem znowu. Jak to tam skoczyć? Muszę to taktycznie chyba do tego podejść. W ten sposób. I robić tak? Tak. Dobra, to tu byliśmy. I tak naprawdę nie musiałem statkiem. Mówię, opcji jest dużo w tej grze. Opcji jest bardzo dużo. Na górze róże, na dole fiołki. Tu musimy przeskoczyć i mamy kryształki. Więc teraz kolejna prosta zagadka. Tutaj nic, tutaj nic. Potrzebujemy kółko. Kółko jest nieznane. Będzie problem. Załóżmy, że pierwsza rzecz to jest kółko. Następny powinien być kwadrat, więc kwadrat jest jasny. Druga opcja jest jasna, no bo jest kółko, krzyżyk, trójkąt, więc to na pewno jest kwadrat. Trzeci powinien być trójkąt i teraz będą dwie opcje. Albo ta. Jeżeli nie, to teraz przelecimy całe kółeczko do góry. No i jest, nie musiałem dużo czasu tracić. No okej, mamy kryształki. Już chyba jestem prawie jestem wymaksowany też u tego ziomka, który ma tutaj właśnie te rzeczy tutaj do upgrade'u. Sobie wejdę, oni niech się tam pałują. I pytanie brzmi, czy jak ja to zupgrade'uję, to czy coś z tego będzie? W sensie, jak on będzie na maksa, że da mi jakiś ultra ult? Dobra, wykończmy ich z ręki, to wtedy regeneruję sobie troszkę życia. Amunicji i tutaj mamy jeszcze więcej życia. O, dawno tego nie widziałem. Warto było tu przyjść. Myślę, że całkiem sensownie i warto było tu przyjść. Tutaj coś jeszcze skoczyłem, ale nie wiem po co. Po co i na co. Bo tutaj mamy questa, ok. Chodźcie tu, ziomeczki. Ja was tutaj ładnie połamucę po amunicję. Chcesz się ze mną bić? No to się bij. Aj, postawiłem niefortunnie wieżyczkę. O tak. Wyspa oczyszczona. Talk to Borvan. Ura! Niech żyje Raven. No, czyli tak jak mówiłem, to jest taki poboczny questik, prawda? Weźmiemy sobie flagietkę ze sobą i zobaczmy, gdzie tutaj, co tam tutaj mamy. Tutaj mamy pogadać na Infected Sawmill, więc ja się przeniosę na szybkości w to miejsce. Przy okazji wezmę sobie pyk. Przenoszę rzeczy ze skrzynki. Bardzo dużo tego mamy. Zatankujemy sobie na spokojnie. Przy okazji tu pobierzemy jeszcze benzynkę, tutaj medykamenty. Zawsze jeden kanister musi być w pobliżu. No i lecimy na tą wysepkę, co tu jest, ziomeczek. Zobaczmy, co on mi da, może jakieś super spluwa, albo i nie. Hop. I co ty dla mnie masz? O, tutaj jesteś. Dziękuję, że tam odzyskałaś. Niedługo będzie gotowe jedzonko, w ciągu 2 godzin. Bardzo dziękuję, cieszę się, że ci pomogłam.
Jeżeli będzie potrzebować drewna, no to mamy tutaj przyjść, nie? Być może to mi pomoże w jakimś ostatecznym takim głównym queście. Nie mam pojęcia, czy to są jakieś tego typu plot twisty. No i dobra, nasz cel to dostać się do Swarm Region. Czyli będziemy tutaj działali pod tym względem. Tutaj nic. Będziemy działali teraz w strefie bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznej. W takim razie. Bierzemy mapę. I chcemy się dostać tutaj do Whale Hunters Valley, a później do Cane Fortu. I Sleepy Refugee, jakieś takie dziwne coś. Mamy tutaj Delicious i mamy w ogóle Swarm Region. Ja już tu troszkę polatałem, żeby wam pokazać. Jak wlecimy w Swarm Region, to generalnie w tych obszarach występują jakiegoś różnego rodzaju wyspy. Tu była wyspa tu była taka większa wyspa gdzieś tutaj, ale ich nie widać. Niestety ich na mapie nie widać, więc trzeba by było tak wszystko w 100% przelecieć, żeby znaleźć każdy aspekt tutaj gierki. No więc ja się w tym momencie przeniosę do mojego Mothershipa, tam Fathershipa. Pozbieram to, co tutaj tak naprawdę mamy, te modboxy i pootwieram. Dużo ich nie mam, no ale już niech będzie. Tutaj jeszcze jedną flagietkę walnę. Tutaj mamy coś, tyłeczek do SMG. Dobra, dobra, wy sobie obserwujcie do shotguna. Tutaj mamy do rifla. I do SMG. No już chyba wszystko mamy prawie odblokowane. A jeszcze tutaj zobaczcie, amulet. Azur Wings, to akurat nie wiem co to jest. Amulety zawsze chcę zobaczyć, Azur. Zdecydowanie przyspiesza moją prędkość, ale redukuje damage zadawany przez no, rękę, tak? Czyli przez naszą włócznię. No szybkość byłaby spoko. Tylko powiem wam szczerze, że te amulety są dobre, bo mamy protekcję przed swarmem. Mamy zwiększony damage dla swarma, i za każdego zabitego przeciwnika leczę się, nie? I taki wampiryzm troszkę. Więc nie skorzystam. Chociaż kuszą, to nie skorzystam. Tutaj mogę jeszcze przetworzyć te surowce. Poprzetwarzajmy je. I zobaczmy sobie, czy jestem w stanie coś upgrade'ować. No właśnie z tego, co widzę, to nie jestem w stanie nic już upgrade'ować. Jesteśmy na maksa wykokrzeni pod każdym względem. Tutaj też jest na maksa, tutaj też na maksa. Powiem wam, że no już powinni jeszcze dać jakieś cięższe rzeczy do odblokowania. Tymczasem, jak widzicie, ja już odblokowałem wszystko, więc jedyne co, to będziemy się kierowali do Swarm Regionu. Ja myślę, że mogę się śmiało przenieść tutaj, będę miał bliżej na ten Fuel Station. Jeszcze raz doładujemy sobie amunicję i inne pierdolety, a w kolejnym odcinku widzimy się u Huntera na South Aspire, znajdującego się na terenie Swarma. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczyska, cześć!